Proponuję, abyśmy teraz popatrzyli na zasady wyzwania Ani Skóry. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Ani. W studiu znajduje się labirynt. Ania będzie miała 3 minuty na zapamiętanie go. Będzie musiała też wytyczyć w pamięci trasę od jego wejścia do wyjścia. Następnie Ania zasłoni oczy i będzie kierowała osobą stojącą w labiryncie, wydając jej odpowiednie komendy. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli osoba słuchająca komend Ani pokona cały labirynt i trafi do wyjścia. Ekstremalne wyzwanie, panie doktorze. To jest takie wyzwanie, które przypomina pewnie taką sytuację z życia codziennego, kiedy to czekamy na kogoś i nasz gość dzwoni i pyta, jak do nas trafić. I wtedy musimy sobie przede wszystkim wyobrazić, gdzie on jest, przypomnieć sobie okolice. Nierzadko mieszkamy tam już wiele lat. No i ponawigować go tak, żeby trafił. I często sprawia nam to trudność. Tutaj Ania będzie miała zaledwie kilka minut, żeby nauczyć się tego labiryntu. Jest to trudne zadanie. No po prostu, Ani, to zadanie wydaje mi się po prostu niemożliwe. To znaczy, nie jestem w stanie nawet w głowie sobie wyobrazić, jakich skojarzeń użyjesz, żeby w ciągu 3 minut zapamiętać tak skomplikowany labirynt, ale bardzo trzymam za siebie kciuki. A ja akurat wierzę, że się uda, no i co? Ale ja nie powiedziałam, ja wierzę, że nie wierzę, Czarku. Może ale nie robię od ciebie sceptycyzm, to jest niedobrze. Taki niedowiarek widzę. Pani Aniu, proszę w ogóle nie zwracać uwagi na koleżankę. Mariusz, a ty jakich skojarzeń używasz, jak zostawiasz samochód w supermarkecie, idziesz na zakupy i musisz do niego wrócić? Wyjmuje pilot, gdzie się odzywa? A, tam jest. Aniu, zapraszam cię na fotel. Nie robisz też tak, jak stawiasz pod centrum handlowym, gdzie samochód stoi z pilota? Ja miałem też tego. Mam nadzieję, że tylko ja się denerwuję, a ty jesteś spokojna, Aniu. No troszeczkę się stresuję. Tak troszeczkę. Bardzo proszę o odwrócenie fotela. Aniu. A oto twój labirynt. Masz 3 minuty, by go zapamiętać. Znalazłeś drogę do wyjścia, bo ja nie. Wejście widzę, ale wyjścia nie ma. Wiesz co, no tu masz wyjście, zobacz Mariusz, czyli jest tam u góry. Ty miałam kiedyś świetną pamięć fotograficzną. Masz? Miałam, jak byłam mała. Trzy minuty minęły, czas upłynął. Wyzwanie Ani odbywa się w studiu pełnym publiczności, na żywo. Bardzo proszę, abyś założyła opaskę. Aniu, tego ci nie mówiłem, ale to moją osobą będziesz kierowała w tym labiryncie. Błagam, nie zostaw mnie tam w środku, ja mam rodzinę. Przejdę zatem na początek labiryntu w okolice wejścia. Aniu, jesteś gotowa? Jestem. Rozpoczynamy twoje wyzwanie. Najpierw 5 kroków do przodu. Dwa kroki w prawo. Jeden w lewo. Jeden w lewo. Jeden krok w prawo. Jeden krok w lewo. Jeden w lewo. Jeden w prawo. Dwa kroki w prawo. Teraz 4 kroki w lewo. Dwa kroki w prawo. Jeszcze tylko pół.
3 kroki w prawo. Dwa kroki w lewo. Dwa kroki w lewo. Da radę. Jeden krok w lewo. Jeden w prawo. Dwa kroki w prawo. Jeden krok w prawo. Jeden w lewo. Jeden krok w prawo. Jeden krok w prawo. Trzy kroki w lewo. Jezus Maria. W lewo musimy. Jeden w lewo. Dobrze. Czekaj, jeszcze nie koniec. W prawo musi być teraz. Jeden w prawo. Dobrze. Jeden w lewo. Dwa kroki w lewo. Jeden krok w prawo. I cel jest na wprost. Tak jest! Yes! Wielkie brawa! To było niesamowite! Dała radę! Aniu, chodź do nas! Ale jak szybko! Panie doktorze, najdłużej pan, widzę, bije brawo. Naprawdę to, co zrobiłaś, jest niesamowite. Przede wszystkim trzeba było wyobrazić sobie ten labirynt. Do tego jest potrzebna kora wzrokowa, mieszcząca się tutaj z tyłu mózgu. Ale jednocześnie musiałaś sobie wyobrazić, gdzie znajduje się Jurek. Za to odpowiada szczególnie tutaj kora ciemieniowa w prawej części mózgu. I cały ten system zadziałał tak sprawnie, że tobie pozwolił wygrać tą konkurencję, a Jurkowi pozwolił przejść labirynt. Ale wiesz, to jest niesamowite, dlatego że ja myślałam, że twoje zadanie polega na tym, że ty tylko musisz zapamiętać w prawo czy w lewo, a ty jeszcze musiałeś te kroki, liczbę kroków zapamiętać. To po prostu no, niesamowite. Ja tam wiedziałam, że się uda. Anita trochę wątpiła, ale ja wiedziałam, że się uda. A ty, jakbyś miała tak porównać te rzeczy, które zapamiętywałaś w swoim życiu, to było najtrudniejsze tak, zadanie? Tak, zdecydowanie, bo nigdy tego wcześniej nie trenowałam. Proszę państwa, to tym bardziej wielkie brawa, naprawdę.